Chcę króciutko serdecznie pogratulować wszystkim odznaczonym medalem Komisji Edukacji Narodowej. To jest wyraz wdzięczności Rzeczpospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej za całokształt Państwa pracy i wkładu w ten stuletni i dorobek tego stuletniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Chcę również z tego miejsca i przy okazji serdecznie pogratulować wszystkim, którzy dzisiaj otrzymali oficjalnie już swoje upragnione awanse i doktorskie, i doktora habilitowanego, i profesora. Państwo jesteście częścią tego stuletniego uniwersytetu, który powstał po to, żeby kształcić inteligencję katolicką, która ma za zadanie w szczególności obwieścić światu, że nie ma żadnej przepaści między wiarą i nauką, nauką w każdym jej wymiarze, na każdej płaszczyźnie i każdej gałęzi nauki. To jest nasze zadanie inteligencji katolickiej i Państwo to świetnie robicie, czego dowodem są te doktoraty, habilitacje i profesury. Mamy zadanie dokładnie takie, o którym mówił ksiądz rektor dzisiaj w swoim powitalnym przemówieniu, żeby obwieścić światu znów, że nie ma przepaści, nie ma żadnego zaprzeczenia pomiędzy wolnością człowieka a przykazaniami Bożymi, że wolność nie może być ujmowana tylko w jej negatywnym aspekcie wolności od, ale w szczególności w jej pozytywnym aspekcie wolności do miłości Boga i Ojczyzny, Deo et Patrie i drugiego człowieka. Tego Państwu gratuluję i życzę wszystkim Państwu szybkiego rozwoju tej wspaniałej kariery naukowej. Dziękuję bardzo.